Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj będzie temat związany z rynkiem nieruchomości oraz rynkiem budownictwa. Natomiast nie tylko o tym. Dzisiaj także porozmawiamy sobie o tym, jakie są perspektywy generalnie przed polską giełdą. Czy to jest jeszcze ten czas, żeby inwestować, czy raczej się wycofywać. Dwa tygodnie temu wspominałem o tym, że zbliża się korekta. Na razie już śladu po tej korekcie nie ma. Natomiast zwrócimy sobie uwagę na to co się dzieje. Jeżeli chodzi o debiut Chopera, tutaj od razu uprzedzając pytania, zapraszam Was w poniedziałek na godzinę 20, gdzie Michał Palaczyk na swoim podsumowaniu, na swoim spotkaniu poniedziałkowym przeanalizuje debiut Chopera. Dzisiaj z mojej strony tego, tej, tej analizy nie będzie, więc też Was serdecznie zapraszam na godzinę 20 w poniedziałek. Natomiast już skupiając się na samym rynku nieruchomości, no widać, że ten trend wzrostowy, który aktualnie dominuje na indeksie WIK nieruchomości jest bardzo silny, tak, dołek pandemii. Tutaj był też jednocześnie dołkiem na notowaniach, natomiast tak naprawdę okazje te największe pojawiły się dopiero w październiku 2020 roku, gdzie okazało się, że inwestorzy tutaj nie, nie mówię teraz o inwestorach giełdowych, tylko o inwestorach na rynku właśnie nieruchomości bardzo mocno zaangażowali się na tym rynku, gdzie bardzo duży odpływ był gotówki, jeżeli chodzi o lokaty bankowe, więc to jest też bardzo ważny aspekt. Z takich danych, które są właśnie istotne w tym temacie, to widzimy o tym, że w porównaniu do rok wcześniej mamy o 107 miliardów złotych mniej na lokatach bankowych, jeżeli chodzi o dane za kwiecień. Czyli te pieniądze w większości upłynęły na rynek nieruchomości, oczywiście nie tylko, bo także i na giełdę. Ale jednak ten rynek nieruchomości już zwyssał tej gotówki dość dużo. Oczywiście, dalej to jest 182 miliardy do zagospodarowania, natomiast na pewno wszystkiego rynek nieruchomości nie będzie mógł wchłonąć. To, co jeszcze czytamy, to, co jest jeszcze istotne, to jest to, że Polacy zaciągają rekordowe wysokie kredyty. Jeżeli popatrzymy sobie na dane z BIK-u, to tutaj warto zauważyć, że faktycznie tych kredytów jest dość dużo branych pod uwagę, że, zaciąganych co po coraz wyższych kwotach. Ale jednak to, co jest pisane w tych artykułach, często jest odnoszenie się roku, do roku, tak? Bo tutaj jest bardzo, bardzo ważny aspekt taki, że. Nie baza, którą teraz wokół której się teraz poruszamy, tak? Czyli tutaj 2020 rok kwiecień maj, no to była zapaść. Wtedy kredytów brano bardzo mało, bardzo, nikt tak naprawdę nie wiedział, co się będzie działo. Dlatego ten wystrzał, który obserwujemy, jest oczywiście rok do roku bardzo wysoką wartością. Jeżeli porównamy do dwóch lat, nie rok wcześniej, tylko dwa lata wcześniej, czyli 2019 roku, to tutaj widać to tutaj widać, że te wartości są zbliżone. Ciut wyższe, ale są zbliżone. Więc to jest informacja o tyle, że rynek się odbudował. Tutaj jeszcze nie ma jakiegoś takiego szału zupełnego, tak, totalnego szału. Warto pamiętać o tym, że w 2020 roku na początku 2020 roku już mówiono o tym, zanim ta pandemia w ogóle nastała, już mówiono o tym, że banki zwiększają jakby swoje wymogi jeżeli chodzi o udzielanych kredytów, tak żeby było je trudniej, tak, uzyskać, dlatego, że spodziewano się gdzieś tam spowolnienia gospodarczego z problemów ze spłatami kredytów. No, pandemia była rzeczą anormalną, natomiast mimo wszystko jakby to się nazwijmy to ziściło, tak, że ten okres był trudniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o aspekt nazwijmy to ten 2020 roku i teraz obudzenie się w 2020, 2021, no to już jest aspekt taki, że po prostu zaufanie do tego, że będzie dobrze, że, że jednak nie, wróci, nie, nie będzie zapaści gospodarczej, jest dość duże, Bank Centralny utrzymuje niskie stopy procentowe, chociaż tutaj teraz trzeba powiedzieć, że w NBP na razie utrzymuje bez zmian swoją politykę pieniężną, natomiast Bank Węgier oraz Bank Centralny Węgier oraz Bank Centralny Czech stopy procentowe w tym tygodniu podniósł, w związku z tym rodzi się już jakaś presja na, na taką decyzję, oczywiście NBP raczej się odnosi do zachodu i tak też było w ostatnim komunikacie, natomiast Moim zdaniem NBP też gdzieś pod tą presją się znajdzie. Zobaczymy, jak to będzie dalej kształtowało. Niemniej jednak pamiętajmy, że teraz zaciągane kredyty, dużo osób jest jakby zwraca swoją, oblicza swoją zdolność kredytową na bazie stopy procentowej rzędu 25%. Natomiast co, jeżeli będzie ten procent wynosił 1,5%, tak jak jeszcze było 1,5 roku temu, czy może 5%, tak jak było jeszcze niedawno, więc to czy kilka dobrych lat temu. I to, to mam nadzieję, że każda osoba, która bierze kredyt, sobie kalkuluje, lub bank faktycznie podczas udzielania takiego kredytu na to zwraca uwagę, no bo to jest rzecz, która rodzi duże ryzyko. Natomiast drugim aspektem, który jest bardzo istotny, to jest WIG-budownictwo. Rzeczy są ze sobą mocno powiązane, dlatego że WIK budownictwo to jest oczywiście też kwestia budowy mieszkań, nie tylko deweloperska, nie, nie, nie tylko drogi, autostrady, ale także i deweloperka może się tutaj umiejscowić. A jeżeli chodzi o budowę mieszkań, takie same problemy są. Jak i w budowie dróg i autostrad. Też mamy problemy z materiałami. Nie jesteśmy w stanie wyceniać kontraktów, tak? bo tutaj tak jak donoszą media, ceny stali chociażby, ale to jest tak naprawdę dotyczy teraz każdego elementu, czy to stali, czy to miedzi, czy to materiałów budowlanych, takie jak izolacja, czy beton, czy... No wszystko tak naprawdę ma problemy. Problemy z dostawami i jednocześnie galopującymi cenami z dnia na dzień się zmieniającymi. Takie warunki tworzą duże. Potencjał do popełnienia błędu, jeżeli chodzi o szacowanie kosztów, i jednocześnie stwarzają taką sytuację, w której osoby, podmioty, które powinny stawać do przetargów, mogą się tego obawiać. Tak jest podnoszony ten temat właśnie na łamach pulsu biznesu. Tutaj też jakieś postulaty są tworzone przez podmioty, które są na tym rynku związane, i te postulaty mówią o tym, aby być może. Na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymała się z kolejnymi przetargami, aby schłodzić trochę właśnie ten rynek budownictwa, aby się ustabilizowały ceny, aby ustabilizowała się ta cała sytuacja, co rodzi oczywiście dla firm budowlanych pewien, pewne, znowu ryzyko tego, że nie będzie po prostu organizowanych przetargów. Natomiast i powiem szczerze, że dla mnie ta sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że indeksowanie kontraktów, które, o których już rozmawialiśmy wielokrotnie, ono nie zakłada tak silnych, tak szybkich wzrostów cen, maksymalny jak dobrze pamiętam to jest 5% wzrost kosztów jeżeli chodzi o ten indeksowanie umowy i to, to powoduje, że te firmy mimo wszystko ponoszą dość spore ryzyko, zwłaszcza na tych kontraktach, które zostały jeszcze w 2020 roku zakontraktowane i na przykład 2021 to jest dopiero realizacja tych kontraktów, kiedy tego ryzyka w 2020 roku jeszcze na pewno tak mocno nie szacowano. Więc moim zdaniem budownictwo i nieruchomości. Po tej stronie kosztowej mogą mieć duży problem. Natomiast po stronie popytowej cały czas jeszcze widzę potencjał do wzrostu, czy przynajmniej ustabilizowania się tej sytuacji. Cały czas uważam, że kredyty w Polsce, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, jeszcze mają potencjał do tego, żeby były zaciągane. Niemniej jednak bardzo bym się obawiał podwyżki stóp procentowych, bo jeżeli ona nastąpi, to dla tego rynku będzie to duży problem. Miejmy nadzieję, że faktycznie zdolności kredytowe są liczone, nazwijmy to normalnie, tak żeby ci ludzie, którzy zaciągają te kredyty, nie obudzili się. Z dużym problemem za rok, dwa, a może pięć, tego nie wiemy, ale w ciągu 30 lat trudno sobie wyobrazić sytuację, w której tej podwyżki nie będzie. Z takich danych, na które warto jeszcze zwrócić uwagę, to chociażby jakie są dane dotyczące liczby mieszkań oddawanych do użytku. Że tutaj zwróćcie uwagę, że mamy tak naprawdę dość stabilną sytuację oddawanych tych mieszkań. Oczywiście tutaj bardziej chodzi o trend aniżeli o tą chwilową zapaść, która tutaj ma miejsce w marcu, bo to jest jakby kwestia też sezonowości. Najwięcej mieszkań oddaje się pod koniec roku. Więc tutaj warto też porównać do 2008 roku, gdzie mieliśmy też szczyt. W, w, w Polsce, więc tutaj jeszcze trochę tej przestrzeni jest. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, na których rozpoczęto budowę, to tutaj już sytuacja jest zupełnie inna, tak? Czyli mamy bardzo dużo budów rozpoczętych i to też przełoży się oczywiście na te mieszkania w przyszłości. I tutaj też koszty utrzymania czy obsługi rynku nieruchomości są wysokie, według danych inflacyjnych. Podobnie wskaźniki cen produkcji budowlano-mentarzowej. Tutaj jeszcze nie mamy tego ogromnego wzrostu cen, który obserwujemy w w mamy majowe dane, więc tutaj już te wartości są uwzględnione. Natomiast też odnosząc się do 2007 roku, trochę przestrzeni jest. Ciężko oczywiście porównywać do 2007 roku, bo to też zupełnie inna sytuacja jest. Teraz mamy trochę też inny czynnik prowzrostowy, jeżeli chodzi o ceny, bo też mamy tą kwestię podażową, a nie tylko popytową. Niemniej jednak warto to obserwować, że startujemy też stosunkowo wysokiej bazy. Jeżeli chodzi natomiast o wskaźnik cen towarów i konsumentów, tak? Jeżeli chodzi o nośniki energii, czyli użytkowanie Mieszkania. Tutaj zwróćmy uwagę, że to są yy, przez kilka lat, dobrych kilka lat, 7 lat, mniej więcej, mieliśmy bardzo spokojną sytuację w Polsce, ale teraz mamy ogromny wzrost też i cen administracyjnych, więc to też nie jest jakby znikąd, natomiast mimo wszystko te koszty rosną. Więc to też przekłada się oczywiście na to, że zdolności nazwijmy to nasze obsługi takich mieszkań są mniejsze. Wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego według danych Gusowskich też jest na najwyższych poziomach od, dwa, od 20 prawie lat. tak, Bo tutaj 2002 rok to jest mniej więcej ten sam poziom. Więc to też zobaczymy, czy to się dalej będzie pogłębiało. Jeżeli tak, to będzie to zwracało uwagę na problem, czy będzie jakby potęgowało może problem obsługi tych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o transport, tutaj zwracam uwagę już jako ciekawostkę bardziej, bo to nie jest bezpośrednio związane z naszym tematem, ale na przykład może już być bezpośrednio z, z budownictwem, tak, no bo koszty. Transportu tam mają znaczenie. Tutaj obserwujemy, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych, jeżeli chodzi o transport, to tutaj warto zauważyć, że ten wzrost kosztów jest ogromny i on prawdopodobnie będzie się kontynuował, dlatego że będą rosły prawdopodobnie koszty, jeżeli chodzi o użytkowanie samochodów, logistykę, o paliwa. Tak? O te wszystkie rzeczy będzie tutaj prawdopodobnie wyższe koszty, plus jeżeli spółki będą czy floty będą chciały być bardziej eko, no to będą inwestowały w samochody czy to elektryczne, czy jakieś inne, wodorowe. No i to też jest inwestycja, którą oczywiście przełożą na konsumentów finalnie. Natomiast to, co, czym chciałbym zakończyć ten wywód taki trochę bardziej makroekonomiczny, to taka nazwijmy to takie ostrzeżenie. Generalnie, jeżeli popatrzymy na ludność w Polsce, to zakłada się, że jeszcze przez około 10 do 20 lat, w 2050 roku będzie liczba ludności w Polsce o kilka milionów mniejsza, już teraz wartości dokładnej nie pamiętam, natomiast to nie jest do końca istotne. Główny aspekt jest taki, że nasze społeczeństwo się starzeje no i generalnie nasz przyrost naturalny jest ujemny. I to powoduje, że za jakiś czas no, po prostu będzie dużo pustostanów, prawdopodobnie. To, co tutaj jest przedstawione na tym wykresie, to jest różnica między stanem jakby liczby zapotrzebowania na mieszkania, a faktycznie tych mieszkań Dostępnych w Polsce. I to, co jest kluczowe, to to, że w 2030 roku, według tej prognozy, oczywiście, dochodzi do momentu, w którym liczba domów dostępnych, czyli inaczej, tych, których mamy do dyspozycji, to mogą być zamieszkane, mogą nie być zamieszkane, ale generalnie tych, które są dostępne, przewyższa liczbę szacowanych gospodarstw domowych. I tutaj mm, Moim zdaniem jest to aspekt, który może powodować znaczący spadek ceny nieruchomości w przyszłości, oczywiście w perspektywie ilu? 10-letniej, 20-letniej. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, który, którego doświadczamy chyba od 30 lat. Nawet z bańką mniej więcej w 2007 roku, tak, bańką na rynku nieruchomości, to dalej, jeżeli ktoś kupił mieszkanie, kupił dom, wyremontował lub cokolwiek zrobił w ostatnich 30 latach, to prawdopodobnie na tym zarobił, jeżeli chodzi o zmianę ceny. Jednocześnie są osoby, które kupowały 5, 6, 7 lat temu mieszkanie, wyremontowały sobie, mieszkały, teraz kupują dom i sprzedają to mieszkanie na przykład drożej, tak? O 10, 20, 30, a czasami o 100%. I tutaj jest budowane pewne poczucie, że to jest perpetuum mobile. Biorę sobie kredyt na milion złotych. Oczywiście przesadzam teraz z kwotą, tak? ale biorę sobie kredyt na milion złotych z myślą taką, że wcześniej wziąłem na 300 tysięcy i w sumie teraz mam nie wiem, 200 tysięcy więcej, 150 tysięcy więcej. Czyli de facto mam za darmo ten kredyt, plus jeszcze dodatkowo zarobiłem na tym, więc teraz wezmę jeszcze większy. Dzięki temu za 10 lat będę zmieniał na nowy dom to jeszcze zarobię na tym. Oczywiście to jest myślenie bardzo krótkowzroczne i jednocześnie myślę, że przejaskrawione, natomiast historia ma to do siebie, że buduje pewne, pewne przekonania. Jeżeli bank centralny jeszcze mówi o tym, że nie będzie jakby podwyższał stóp procentowych, że będzie trzymał je jak najdłużej się tylko da, muszą być dobitne przesłanki do tego, że gospodarka się rozwija, no trudno o większe niż te, które obserwujemy aktualnie, aczkolwiek no, to jest oczywiście kwestia polemiki, po polemiki też, natomiast Faktem jest to, że przez ostatnie przynajmniej 10 lat, kto nie kupił mieszkania, kto nie kupił domu, kto nie wziął kredytu, to przez 10 lat miał niskie raty i jednocześnie jego wartość mieszkania wzrosła. Więc jest chęć, jest poczucie, że można wziąć kolejny kredyt i tym samym wyjść na tym dobrze po prostu, tak, że to się opłaca. I to może być bardzo mocno. Sprawdzone przez rynek, tak, w momencie podwyżki stóp procentowych, nawet o jeden punkt procentowy. Jeżeli teraz bierzemy kredyty, marże są już wyższe, to już nie jest to samo, co było kilka lat temu, i to się może przełożyć na niższą rentowność. A pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli kupujemy mieszkanie na kredyt, w którym mieszkamy, to w momencie, w którym podwyższy nam się koszt tego kredytu, to my nie sprzedamy tego mieszkania, tylko musimy mieszkać, spłacać wyższe raty i jednocześnie mamy mniej na konsumpcję. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, o której ja tutaj mówię, to jest pewne prawdopodobieństwo, to nie jest pewność, tak, ale jakby doszło, to uderzy to bardzo mocno w naszą gospodarkę. Ale to jest na razie forma pewnego, nazwijmy to, ryzyka, które trzeba obserwować, trzeba analizować, na ile faktycznie NBP będzie musiało podwyższyć stopy procentowe, czy też nie. I tutaj. tutaj z tą myślą was zostawiam. Tak? To nie jest tak, że to już teraz się wydarzy, ale w przeciągu kolejnych kilku lat może spowodować e, rzeczy. No tutaj Justyna napisała: Czy nie przesadzam z tym milionem kredytów? No właśnie, no nie do końca przesadzam, bo zwróćcie uwagę, że średnio, tak, e, jeżeli chodzi o kredyty, żeby tutaj Was nie skłamać, to sięgnę do danych, które tutaj specjalnie sobie przygotowałem. Średnia wartość udzielonego kredytu rośnie i osiągnęła już 320 tysięcy złotych. I oczywiście to daleko do miliona, tak? I to ja powiedziałem specjalnie, że przejaskrawiam. Natomiast jeżeli średnia wynosi 320 tysięcy złotych, no to wiadomo, że są kredyty na 100 tysięcy i są kredyty na 700 tysięcy, 800 i pewnie milion. Ale bardziej mi chodzi o aspekt samej, samego myślenia, a nie o wartości per se, ok? E, I tak, i problem Problem, o którym wspominacie na czacie, jeżeli chodzi o Hiszpanię czy Włochy, to jest też problem, który jest na przykład w Japonii, gdzie również mamy dużo pustostanów, które po prostu są sprzedawane za przysłowiową złotówkę po to, żeby ktoś tam po prostu zamieszkał, żeby w miejscowościach, które są na obrzeżach miast, bo jest bardzo duża migracja do miast, na obrzeżach, gdzie po prostu ludzie wyemigrowali, żeby się znowu zaludniło, tak? Więc to są problemy, które mogą nas dotyczyć za 10, 15, 20 lat i ktoś, kto inwestuje w rynek nieruchomości teraz w boomie, ale z myślą inwestycyjną, ja nie mówię o kupnie mieszkania, bo potrzebujemy. Ja mówię o kupnie mieszkania, żeby zadłużamy się po to, żeby mieć trzy mieszkania i żyć z wynajmu albo później sprzedać. To jest, to jest po prostu kwestia dość dużego ryzyka i na to zwracam uwagę. Mogę się mylić, natomiast no oczywiście, jak zawsze, ja tylko zwracam uwagę na fakty. I teraz, jeżeli chodzi o ten rynek, nie... przepraszam, jeżeli chodzi o ten rynek nieruchomości. Tutaj warto zauważyć, że oczywiście spółki z tej branży bardzo zanotowały bardzo ładne wzrosty, tak? i tutaj myślę, że część z tych spółek można nawet powiedzieć, że już stosunkowo jest droga. Tutaj, jeżeli chodzi o wzrosty na przykład Dom Development, który zanotował fenomenalny ruch i jednocześnie tutaj podkreślam, że to nie są bezpodstawne ruchy. Ja cały czas uważam, że to są bardzo racjonalne ruchy, zresztą sami wskazywaliśmy chociażby dewelię do wzrostów, ale chodzi o aspekt taki, czy co, co dalej. Tak? Więc z technicznego punktu widzenia mamy załamanie trendu wzrostowego po odcięciu dywidendy, więc to zawsze jest taki moment trochę niepewny, co się wydarzy dalej. Mamy dużą dywidendę, tak? 10-złotową, to jest też dywidenda, która jest co roku wyższa. Z tej, z tej perspektywy. I myślę, że rynek nieruchomości, jeżeli chodzi o branżę deweloperską, e, zwłaszcza. Mm, Tą branżę, która buduje mieszkania, ona się jeszcze powinna mieć dobrze, dlatego że na ten moment to wszystko trwa. Na ten moment te spółki są w stanie nawet odmawiać udzielonych wstępnych rezerwacji i puszczać jakby te same mieszkania na rynek i zarabiać więcej. To się na razie dzieje. Myślę, że w przeciągu tego roku, dopóki nie będzie podwyżek 100%, to taka sytuacja się może utrzymywać. I myślę, że na razie te spółki deweloperskie powinny sobie radzić stosunkowo dobrze. Czy bym kupił? No ja już bym był bardzo ostrożny, chyba, że bardzo wyselekcjonowaną spółkę no, dom development jest dobrą spółką i tutaj i tutaj warto zwrócić uwagę, że pomimo wybicia, chociaż nawet takiego naruszenia, bym powiedział, bardziej tego ostatniego potwierdzonego dołka, cały czas można by było myśleć o zabezpieczeniu poniżej 135 zł i spróbować ruch dalej wzrostowy. Uważam, że już jest stosunkowo drogo, w sensie takim, że już mamy ten najważniejszy ruch za sobą, ale na razie spółki powinny zarabiać jeszcze dalej pieniądze. Jeżeli chodzi natomiast o spółkę tutaj Global Trade Center, to tutaj też warto zwrócić uwagę, że ta spółka w ogóle nie brała udziału w tym rajdzie. Mamy odbicie od poziomu 6,28, opór mamy na 7,20, 7,40. Jeżeli by rynek wybił powyżej tych 7,40 zł, wtedy dopiero by się realizowała formacja odwróconej głowy z ramionami, z szansą na wybicie w kierunku nawet 9 zł. Tutaj trzeba oczywiście każdą spółkę jeszcze fundamentalnie przeanalizować, jeżeli chodzi o to, co oni tworzą, na jakiej rentowności, czy mają tutaj szansę na rozwój. Ja na razie zwracam uwagę typowo techniczną. Echo Investments natomiast, tutaj również nie mieliśmy ogromnego wzrostu wartości. Jeżeli chodzi o wartość, tutaj echo investments, to mamy opory na 4,80. Natomiast 5,30 to jest, to jest ważny opór z takiego technicznego punktu widzenia. No i biorąc pod uwagę głębszą korektę, która miała miejsce, 4,30 jest teraz wsparciem. Można przypuszczać, że ten ruch wzrostowy tutaj będzie kontynuowany. Ale zacząłbym się niepokoić, kiedy tutaj spółka by spadła poniżej 4,20. Natomiast jeżeli popatrzymy na dewelię. A tutaj też mieliśmy bardzo fajny ruch wzrostowy, który został załamany, więc też warto o tym pamiętać. Ostatnio potwierdzony dołek został wybity. Spółka już nie jest w portfelu szczyty dna z tego powodu. Natomiast teraz prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z pierwszą korektą i powinniśmy kierować się niżej, prawdopodobnie w około 2,93 zł. Być może jest to kwestia po prostu pewnej korekty, po której rynek spadnie. Tutaj jeszcze mamy po drodze dywidendę, ale ona jest pomijalnej wielkości, tak, bo to jest zaledwie 17 groszy, więc tutaj większego znaczenia. Znaczenia nie ma, natomiast no tutaj te, dwie, te dwa poziomy wsparć są dość istotne. Widać więc, że te trendy wzrostowe są bardzo silne na razie, na tych kilku spółkach, które sobie, na, na które teraz rzuciliśmy okiem. No natomiast kluczowe jest to, że jeżeli te spadki, na przykład na, na dom development, będą pogłębione. Poniżej 136 zł, to wtedy zwracałbym uwagę na to, że prawdopodobnie wchodzimy w głębszą korektę i warto dać trochę więcej czasu mi, tutaj rynkowi, aby pokazać, czy na przykład stopy procentowe nie zaczną rosnąć. Ale też z waszej strony pada pytanie, czym różni się 1% od jednego punktu procentowego. Generalnie 1% jest wartością nominalną, natomiast punkty procentowe mówi się w momencie, kiedy mówimy o różnicy między procentami. Tak? Czyli jeżeli coś z 1% wzrosło na 2%, to wzrosło o 1 punkt procentowy. Tak w ramach dopowiedzi. Bo faktycznie takie pojęcie użyłem. Jeżeli chodzi o. Natomiast branżę budowlaną, bo to moim zdaniem jest trochę większe ryzyko. Czyli na razie branża nieruchomości powinna sobie jeszcze radzić dobrze. Niekoniecznie będą tak dynamiczne wzrosty, ale jednak powinno sobie radzić to dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o branżę budowlaną, tutaj moim zdaniem jest dużo większe ryzyko, dlatego że może nie dość, że być problem z wygrywaniem przetargów, bo to jest jakby aspekt związany właśnie z tą stroną kosztową. Niektóre spółki mogą przeszacować koszty, a inne nie doszacować, więc nawet te, które przegrają przetarg mogą być na tym lepiej. Pamiętam. Historię z 2012 roku, jak były budowane stadiony w Polsce. To znajomy, znajoma osoba, która pracowała w firmie sprzedającej okablowanie, mówiła o tym, że oni w pewnych momentach nie chcieli już nawet wygrywać przetargów, bo nie sposób było oszacować, jakie są koszty. A poza tym, tutaj też mieliśmy taką sytuację, że firmy, które wygrywały te przetargi, później w cudzysłowie oczywiście dawały mniej miedzi w miedzi. I to jest też aspekt, który może nas przyblokować, tak? że może być wygrywanie przetargów przez spółki, które nie mają takiej renomy, tylko dlatego, że dadzą niższe koszty. Niż, niższe ceny i później doprowadzi to do sytuacji, w której będziemy mieli gorszej jakości wykonane usługi lub które będzie trzeba poprawiać, lub z robót, których one będą po prostu, te spółki schodziły. A jednocześnie oczywiście te spółki lepsze będą miały mniejszy backlog i to też spowoduje mniejsze wyceny. To jest bardzo dynamiczna sytuacja, ale przede wszystkim jest to niepewność. Pamiętajcie, że inwestorzy nie lubią niepewności, bo ryzyko da się oszacować. Tak? To jest skwantyfikowana niepewność. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że z jakimś prawdopodobieństwem wydarzy się coś na rynku, coś, jakiś koszt wzrośnie lub spadnie. Natomiast w przypadku niepewności, no nie wiemy co zrobić. Dlatego też zwracam na to uwagę, że może być tutaj trochę większa Przecena, ale na razie mówię, że może, bo zwróćmy uwagę chociażby na Polimex, albo na Mostostal Warszawa. Albo na może chciałem na Budimex. jeszcze zwrócić uwagę. Na Budimex, który się cały czas trzyma pod tymi i na który też jest jednym z bardziej znanych tutaj spółek. Okay. Oczywiście firm budowlanych jest więcej, natomiast mi bardziej chodzi o taki ogląd tych generalnych wykonawców, bo oni są często dużo, dużo mm, obciążeni zaraz się odnoszę jeszcze do, do, do ładu i do tego wszystkiego, co dalej, natomiast tutaj jakby zwracając uwagę na Polimex, zrobił bardzo ładną korektę, potem oczywiście jak wybił ostatnio potwierdzony dołek, o tym sobie mówiliśmy te 5,17 zostało wybite i teraz ostatnio potwierdzony szczyt mamy na 5,11 zł, 5,10 zł, czyli tutaj, tak I jednocześnie mamy średnie kroczące, które również tutaj ładnie nam trzymają cenę i mamy kanał spadkowy, przepiękne przetestowanie poziomu 4,22, ponieważ spółka ma dobrą sytuację finansową, tutaj raczej bym zakładał że po takiej korekcie nastąpi jeszcze próba przynajmniej wzrostów, dopóki nie zaczną się realizować jakieś faktyczne ryzyka, no to jeszcze takie podbicie może być. I to jest spółka, która już jakąś taką korektę widoczną w miarę, w miarę zrobiła, tak, do bardzo ciekawego miejsca, więc na nią zwracam uwagę. Idealnym takim, taką sytuacją byłoby, jakby rynek wybił ten poziom 5,11, tak, czyli dobił do 5,30 na przykład, cofnął się z powrotem w okolice 4,60 i tam znowu zareagował, zareagował wsparciem, okay. Więc tutaj, tutaj, tak bym to zwrócił uwagę na, na tę spółkę. Jeżeli chodzi na przykład o Mostostal Warszawa, zobaczcie, że spółka tutaj stoi sobie cały czas w takiej wąskiej konsolidacji też można tutaj powiedzieć, że dopóki rynek nie ruszy albo na północ, albo na południe, to tak naprawdę nic się nie dzieje, ale faktem jest też to, że znajdujemy się idealnie na średnich kroczących, w sensie średnie kroczące są płaskie i to jest jakby moment, w którym najgorzej inwestować, bo nigdy nie wiadomo, czy rynek ruszy na południe, czy na północ. Natomiast jakby były wzrosty powyżej 7,23, wtedy oczekiwałbym wzrostu w kierunku 7,80 do 8 zł i raczej to by była kontynuacja tego ruchu wzrostowego, przynajmniej na razie. Jeżeli chodzi o natomiast Spadek, tak, to dopiero spadek poniżej 6,50 oznaczałby pogłębienie tych trendów spadkowych, tych, tych sentymentów spadkowych i obranie kierunku w okolice 5,40. No i tutaj jeszcze kolejna spółka: No Budimex, Budimex, na który zwracałem uwagę jakiś czas temu, że tak jak całą branżę budowlaną, mówiłem więcej tam 2-3 miesiące temu, że rośnie. Te ryzyko, dlatego że mamy coraz droższe materiały. Jednocześnie rynek wybił ostatnio potwierdzony dołek, tutaj w okolicach 21 kwietnia. No i na razie w tym ruchu spadkowym trwamy, ponieważ cena znalazła się krótkoterminowo poniżej tego lokalnego dołka. To ostatnio potwierdzony szczyt jest teraz w dniu, kiedy była, był ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy. No i na razie trwamy w trendzie spadkowym, ja myślę, że Budimex to jest spółka, której się warto przyglądać, tutaj takie fantastyczne poziomy to jest 258 zł, jeżeli troszeczkę się rynek uspokoi, na przykład teraz na tej famie, o której mówiliśmy do tej pory, rynek zacznie spadać i, i później się trochę to uspokoi, to właśnie 260-270 zł mogą być bardzo ciekawe i tutaj się odnoszę też od razu do pewnego rodzaju mm, dużego popytu, który może być zgłaszany, które może być zgłaszane przez skarb państwa, bo budowlanka to jest jedna rzecz taka naturalna, ale w sensie ta zgłaszana przez ludzi indywidualnych. Natomiast mówimy tutaj o budowie dróg, budowie centralnego portu komunikacyjnego, całych inwestycji infrastrukturalnych, które mają być finansowane z Unii Europejskiej, inwestycji w energetykę. Te wszystkie rzeczy one się będą działy niezależnie od kosztów, z większą lub mniejszą rentownością, szybciej lub wolniej. I teraz Idealną sytuacją dla inwestora byłoby, gdyby na fali tych negatywnych informacji pojawiły się jakieś komunikaty z, z firm, że mają właśnie problem z wygraniem przetargu, cokolwiek. Doprowadziłoby to do normalizacji, że tak powiem, sytuacji na rynku materiałów i jednocześnie przeceny tych firm. I wtedy w oczekiwaniu na kolejne inwestycje infrastrukturalne, duże inwestycje infrastrukturalne, te firmy jak Budimex, Mirbud, Polimex mogłyby wtedy znowu ruszyć w kolejnym rajdzie wzrostowym, bo przestrzeń do tego jest. W Polsce się będzie działo bardzo dużo, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Jeżeli chodzi o Mirbud natomiast... Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, dlatego że Mirbud testuje ostatnio potwierdzony dołek, który już raz był przesuwany, bo zauważcie, że on się znalazł tutaj. Wcześniej był na poziomie 4.70, został naruszony, później cena znowu wybiła. I znowu jesteśmy w okolicach ostatniego potwierdzonego dołka. Tworzy się nam albo taka, trój, taka, taka formacja rozszerzającego się trójkąta, z której wybicie ostatecznie pokazuje dalszy kierunek, albo po prostu załamiemy ten trend wzrostowy. Bardzo ważny moment. Oczywiście można ryzykować z niewielkim stoplossem, ale bałbym się trzymać mirbut, kiedy wybije 4,50, bo tutaj też zauważcie, jak potężne są te wzrosty. I myślę, że dużo inwestorów będzie chętnych do realizacji zysków, kiedy tylko zacznie się pogłębiać korekta. Zwłaszcza, że już ta od szczytu około 20 nieco. Tam 15-20% ma, więc to już też jest zachęta do tego, do tego, aby to po prostu ruszyło na południe. Więc dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, więc trzeba na to zwracać uwagę, jak faktycznie te sytuacje są, jakie są przepływy, jakie będą komunikaty z Narodowego Banku Polskiego, dlatego że stopa procentowa, jakkolwiek ja jestem, ja uważam, że powinna być podniesiona o symboliczne 25 punktów bazowych, czyli 25 punktów, 25 punktów procentowych. Wróć 25 punktów bazowych, bo już teraz sam się zamotałem, e, albo nawet o, do, do poziomu około 1%, to byłoby ok, to byłaby normalizacja, nie trzeba od razu podwyższać do 2-3%. Wystarczy, że się da komunikat rynkowi, że nie będzie zawsze tanio. I już wtedy osoby, które, m, które się wahały, tak, czy ich stać, czy ich nie stać, czy może wziąć mniejsze mieszkanie, ale jednak też mniejsze obciążenie, m, wybrałyby bardziej racjonalnie. Więc to są rzeczy, które powinny się wydarzyć, ale jeżeli się wydarzą już po tym fakcie. Zadłużenia osób indywidualnych właśnie na kolejne 30 lat to niestety będzie miało to swoje duże konsekwencje dla gospodarki. Wierzę, że NBP podejmuje racjonalne decyzje, miejmy nadzieję, że tak będzie, czy wierzę, to może mam nadzieję, że tak będzie, natomiast jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, to zwracam Wam uwagę, że na ten moment Hossa trwa i nie ma tak naprawdę przesłanek za bardzo do, ich, do jej zakończenia. Jedyny aspekt, na który trzeba zwracać uwagę, to, to czy czasem na zachodzie nie pojawi się jakaś większa, większa Bessa, na razie tego nie widać. Zapraszam na jutro na podsumowanie sesji, gdzie cały cały tydzień przeanalizujemy sobie jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, także i rynki towarowe, bo tam też dużo się dzieje. A dzisiaj was zapraszam jeszcze do składera premium, dlatego że mamy w składerze premium na ten moment taką bardzo ciekawą promocję, w której do abonamentu rocznego każdego. Tak więc, jeżeli macie zagwarantowaną cenę 396 zł i kupicie ten dostęp przed użyciem, to także otrzymacie warsztaty 6 trików na ocenę finansową spółki. To są nagrania z warsztatów, ale prosiliście o analizę finansową, więc takie rzeczy wam dodajemy w ramach, w ramach bonusu. Dodatkowo, jeżeli to jest pierwszy was zakup w Skłaberzu, to dodatkowo otrzymacie 30 dni gratis, no i książka w prezencie dla każdego zakupu też jest. Więc was serdecznie zapraszam, oferta jest do poniedziałku. 20... 28 czerwca. A teraz Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli mieliście jakieś pytania na czacie, na które nie odpowiedziałem, pamiętajcie, że na czacie wewnątrz aplikacji zawsze możecie je zadać. My staramy się odpowiadać Wam na bieżąco. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć.